Mamy wyciek. Rozbieramy osłony. Zobaczymy, skąd ten wyciek jest. Podejrzenie jest, że to uszczelniacz, ale dosyć sporo tego leci. Dobra, rozbieramy tutaj osłony. Aktualizacja. Mamy osłony zdjęte. Wszystko upaćkane w oleju. Ściągamy teraz pasek. I dokopujemy się tutaj pod koło. Dobra, mamy rozebrane, aktualizacja. Widać wyciek, jest z uszczelniacza. O, na dole jak ładnie zebrane, w kanale. Szczelince. I uszczelniacz wymieniamy. Dobra. Dobra, mamy już tutaj umyte wszystko. Okej. Silniczek umyty. No to przystępujemy do wymiany uszczelniacza. Używamy takiego klucza, który przychodzi razem z uszczelniaczem nowym. Nakładamy sobie to tutaj, złożymy tak, tak i odkręcamy go. Wykręciliśmy, wyjmujemy uszczelniacz. Mamy stary uszczelniacz. Teraz przetrzemy to ładnie i bierzemy się za montaż nowego. I mamy tutaj nowy uszczelniacz. Te trzy ząbki muszą trafić tutaj. Mniej więcej. O. Patrzymy ręką, czy jest równiutko. Bierzemy klucz. I do oporu. Jest opór. OK, wykręcamy tą nakrętkę. Tutaj jest prowadzenie uszczelniacza. Uszczelniacz mamy wymieniony. Wmontujemy wszystko. I zgodnie z instrukcją, o tutaj, odczekujemy 4 godziny. Dopiero po 4 godzinach możemy wystartować silnik. Dobra, montujemy. Jak będzie zmontowany, to jeszcze wrócimy. Wszystko zmontowane z powrotem, koło pasowe na swoim miejscu, pasek, zakładamy tu osłony nad kole, osłona silnika i koniec. Opelek po wymianie uszczelniacza zostaje na 4 godzinki. Tutaj mamy już wszystko poskładane, już stoi na kołach, także za 4 godzinki przejedziemy się, zobaczymy, czy już nic nie cieknie i myślę, że będzie wszystko w porządku, a my się bierzemy za następnego trupa, tego. Pozdrawiam.